Piękna, mądra, gruntownie wykształcona, pod każdym względem wyprzedzała swoje czasy. Uwielbiana przez poddanych, już za życia otoczona była powszechnym szacunkiem i czcią. Wzór polityka odpowiedzialnego za losy państwa. Królowa idealna, święta Jadwiga Andegaweńska. Polka wszechczasów. Dawno, dawno temu na dworze króla Ludwika Węgierskiego król i królowa oczekiwali narodzin kolejnego dziecka. Królewskie komnaty wypełniał śmiech dwóch dziewczynek. Obie królewny wiedziały, że wkrótce urodzi się im siostrzyczka albo braciszek. Uu, może tym razem przyjdzie na świat królewicz? Nie byłabym taka pewna. <laughs> Hej maluszku, słyszysz nas? Kasia przykładała ucho do brzucha mamy i bezskutecznie oczekiwała na odpowiedź. Pewnie jeszcze nie umie mówić. To jak ci może odpowiedzieć? Właśnie zbliżały się czwarte urodziny najstarszej królewny Kasi. Cały dwór dwoił się i troił, żeby wszystko było przygotowane jak najlepiej. Nadszedł czas narodzin maleństwa. Wkrótce na królewski dwór przybyło kilku lekarzy. Król spacerował od okna do okna i nerwowo podkręcał wąsy. Nagle wszedł do sali kominkowej, gdzie bawiły się dziewczynki. Chodźcie, moje małe królewny, dziś jest bardzo ważny dzień dla nas wszystkich. To jutro są urodziny Kasi. Nie tylko, mój kwiatuszku. Przed chwilą urodziła się wasza siostrzyczka, królewna Jadwinia. Och, możemy ją zobaczyć! Stańcie ci śpiewać, nadszedł czas, mała królewna jest wśród nas. Ojej, jakie ma malutkie rączki. No cóż, w konkursie piękności raczej nie weźmie udziału. Kasia nie ukrywała zazdrości. Odrzuciła do tyłu złote loki i powoli z podniesioną głową, tak jak uczyła niania, oddaliła się do swojej komnaty. W kilka tygodni później król kazał wydać bal na cześć urodzin najmłodszej królewny i dumnie przechadzał się z Maluszkiem na rękach, pokazując go gościom. Przyjmij moje gratulacje. Szczęśliwy musi być król, który ma trzy piękne córki. No widzisz, Leopoldzie, przyszedł mi do głowy ciekawy pomysł. Czy nie sądzisz, że twój syn Wilhelm i królewna Jadwiga byliby piękną parą? Jest uroczy. Ta propozycja rzeczywiście zasługuje na uwagę. Mała Jadwinia szybko rosła i z dnia na dzień była coraz mądrzejszym dzieckiem. Właśnie skończyła cztery latka i wkrótce miało się odbyć wielkie święto. Haha, ha, nie znajdziesz mnie? Królewno Jadwiniu, gdzie jesteś? Nie znajdziesz mnie? Wracaj natychmiast! Królewna zobaczyła, że drzwi do jednej z komnat są uchylone i niepostrzeżenie wśliznęła się do środka. O, może tu się schowam? Królewno, Jadwiniu, wracaj natychmiast! Babcia! Przyjechałaś do nas w końcu! Witaj, mój ty okruszku! Ukryjesz mnie? Jadwiniu! Musimy poćwiczyć lekcję chodzenia. Niech królewska mość wybaczy. Szukam królewny. A tu jej nie ma? Udało się. Twoja suknia jest miękka jak 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 Och, Moja kochana wnusiu. Powiedz mi dlaczego tak uciekasz. Jestem już taka zmęczona. Niania ciągle każe mi powtarzać ten sam krok. To nudne. No cóż, jutro jest wielkie święto. Twoje zaręczyny z księciem Wilhelmem musisz wypaść wspaniale. Właśnie. Nigdy go nie widziałam, a będą nas zadręczać. <laughs> Zaręczać! To znaczy, że jak dorośniesz, zostaniesz jego żoną. Hmm. W bajkach, jakie ja czyta niania, królewny nie muszą nic robić i ciągle się bawią. A ja stale muszę się czegoś uczyć. Życie królewne wcale nie jest takie łatwe, jak piszą w bajkach. Prawda, babciu? Prawda, prawda, moja ty mądra królewno. A teraz razem poćwiczymy naukę chodzenia. Dobrze? Dobrze, ale <laughs> potem opowiesz mi długą bajkę, babciu. <laughs> Mijały lata. Jadwiga świetnie się uczyła, uwielbiała czytać i zachwycała wszystkich mądrością. Jednak i dla niej los przygotował wiele smutnych chwil. Kiedy dziewczynka miała sześć lat, zmarła ukochana babcia, a niedługo potem ojciec. Po śmierci króla, matka wezwała Jadwigę na poważną rozmowę. Moja droga, twoja siostra Maria miała po śmierci waszego ojca odziedziczyć polski tron. No, jednak Maria została królową Węgier. A Polacy chcą, żeby ich król mieszkał w kraju, a nie rządził nim na odległość. Czy chcesz mi powiedzieć, mamo? Tak, Jadwigo, to ty obejmiesz polski tron. O. Czy to oznacza, że już wkrótce mam jechać do Polski? Jak najszybciej, Jadwigo. Wiem, że jesteś bardzo młoda, ale myślę, że ze wszystkim sobie poradzisz. Otrzymasz znakomitych doradców. Będziesz królem. Chyba raczej królową. Widzisz, suruniu, królowa to żona króla. Może mu doradzać, ale nie może rządzić. A ty zostaniesz królem. A to znaczy, że będziesz sprawowała rządy, zdobędziesz prawa i przywileje. Ach, teraz już rozumiem. Może nie wszystko jest jasne, ale będę się starać. I tak jesienią 1384 roku dziesięcioletnia Jadwiga przyjechała do Krakowa. A 16 października w katedrze krakowskiej została ukoronowana na królową Polski. Była jedyną kobietą królem w historii naszego kraju. Wkrótce doradcy królowej zwołali ważne zebranie: Najjaśniejsza pani, nie możesz poślubić księcia Wilhelma! Jestem z nim zaręczona. Kiedy żył twój ojciec, pani, wszystko wyglądało inaczej. Jesteś królową, a tu chodzi o losy kraju. Nie czas kierować się sercem, ale przyszłością Polski. Postanowiliście już za mnie? Słucham, kogo wybraliście mi na męża? Królową. Długo myśleliśmy, co będzie najlepsze i... uło? książę Litwy Najjaśniejsza Pani. Tak. Ależ on jest prawie dwadzieścia lat starszy ode mnie. Dzięki temu małżeństwu Litwa przyjmie chrzest. Podobno on nie umie czytać. Podpisaliśmy już wstępny układ. Niech przyjedzie. W kilku godzinach królowa wezwała do siebie zaufanego posłańca Zawisza. Mówią, że jesteś moim najwierniejszym sługą? Oddałbym za ciebie życie, królowo. <laughs> Nie wymagam aż tak wiele. Proszę tylko o jedno, o prawdę. Słucham Twoich rozkazów, pani. Wkrótce przyjedzie tu mój przyszły mąż, książę Jagiełło. Wyjedziesz mu na spotkanie, yy, przyjrzysz mu się uważnie, bardzo uważnie, a potem wrócisz do mnie i opowiesz wszystko, czego się dowiesz. Jak wygląda, jak się zachowuje i jaki to człowiek. Wypełnię Twój rozkaz najlepiej, jak umiem, pani. Pamiętaj, to jedno z najważniejszych zadań, jakie kiedykolwiek ci zleciłam, i wymaga niezwykłej dyskrecji. Pani. Minęło półtora roku, odkąd Jadwiga objęła rządy. Zimą przybył do Krakowa książę Litwy. Przyjął chrzest, na którym otrzymał imię Władysław. Kilka dni później odbył się ślub Jadwigi z Jagiełą. A po dwóch tygodniach został on ukoronowany na króla Polski. Ach, odkąd jestem w Krakowie, to ja rządziłam Polską. A teraz muszę się dzielić władzą z nowym królem. Moja droga, teraz razem będziemy czuwać nad Polską i Litwą. Dzięki naszemu małżeństwu twój kraj przyjął chrzest. A co dostanę w zamian? No, Litwa przyłączyła się do Polski. Poza tym obiecałem, że odzyskam pomoc. No, żartowała. Niepokoi mnie jednak pewna sprawa. Co takiego? Obiecaj mi? Że pogodzisz się z Twoim bratem Witoldem. To dla mnie takie ważne. O nie będzie to łatwe. Postaram się jednak spełnić Twoją prośbę. <noise> Musimy też znaleźć sposób, żeby wykupić nasze ziemie z rąk krzyżaków. Na szczęście Wielki Mistrz jest ci bardzo przychylny. Masz szczęście, królu, że czeka nas tak dużo pracy, więc jakoś podzielimy się władzą? <grystanie> Dzień był upalny, a królowa od rana nie miała chwili wytchnienia. Musiała podpisać dokumenty odpowiedzieć na listy i przejrzeć ważne księgi. Zbliżało się południe, kiedy Jadwiga w zwiewnej szacie i sandałkach z delikatnej skóry, ozdobionych złotą klamrą, wsiadała do powozu. Wkrótce królowa przejeżdżała obok budowanego właśnie kościoła karmelitów. Mm. Uh. Taki skwara, ciężko tak ciężko pracować. Uh. Zatrzymaj powóz, pozdrowiej. He prrr. Witajcie, dobrzy ludzie. Wito, witaj, miłościwa, miłościwa, pani. Wasza praca tym milsza będzie Bogu, że w takim trudzie pracujecie. Ich twarze były rozpromienione z wyjątkiem jednego kamieniarza. Królowa spostrzegła, że w pośpiechu ociera łzy. Co cię smuci? O pani, wielkie zmartwienie mam w sercu. W domu czeka na mnie ciężko chora żona, a ja nie mam pieniędzy na lekarza. Nie smuć się. Może ta złota klamra, zamiast ozdabiać moją stopę, pomoże uleczyć Och, Twoją żonę. Królowo, niech Bóg obdarzy cię wszelkimi łaskami. Nigdy nie zapomnę o Twojej dobroci. Królowa pożegnała no. się, wsiadła do powozu i odjechała. A wtedy. Zobaczcie! W miejscu, gdzie królowa oparła swoją nogę, w kamieniu odcisnęła się jej stopa. To niemożliwe! To jakiś cud. Nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby w twardym kamieniu odcisnęła się czyjaś stopa. Na pamiątkę, wmuruję ten kamień z odciśniętą stopą królowej w mury kościoła. Królowa nie jeden raz okazywała serce swoim poddanym. Pomagała sierotom i wdowom, uwalniała skazańców. Jednym słowem, zawsze stała po stronie pokrzywdzonych. Pewnego dnia król i królowa wraz z rycerzami Udali się w podróż do odległych ziem. Ech, to nie będzie przyjemna podróż. Na naszych ziemiach wybuchł bunt, dlatego jedzie z nami tak wielu rycerzy. Miejmy nadzieję, że nasza wizyta coś zmieni. Królu, zatrzymajmy się w gnieźnie i zażądaj żywności dla naszych rycerzy. Jednak w gnieźnie odmówiono pomocy. A wtedy król wydał rozkaz, by chłopi z pobliskich wsi dawali żywność dla wojska. Po jakimś czasie chłopi przyszli do króla. Królowa o niczym nie wiedziała i kiedy tylko ujrzała narzekających chłopów, którzy przybyli do gniezna z żonami i dziećmi, poprosiła o wyjaśnienie sprawy. Panie litości! Panie, litości. Panie litości. Bieda zapukała do naszych drzwi! Oddaliśmy już połowę naszych zwierząt! Nasze dzieci przymierają głodem! Jak mogłeś wydać tak krzywdzący rozkaz? Nie miałem pojęcia, że moja decyzja pozbawi ich tak wiele! Zwracam wam wszystko, co zostało zabrane. Niech, niech żyje, żyje nasza, nasza królowa, królowa! Niech żyje! Niech żyje Wprawdzie zwróciliśmy im bydło. Ale kto zwróci im wylane łzy? Niech ci pani Bóg błogosławi za twoją dobrą. Tak, to, to święta kobieta musi być. Rzadko bogaty rozumie potrzeby biednych. A to może być, że ona święta jest, ta nasza królowa. Niedawno po wsi szła wieść, że w pobliżu Krakowa utopił się jakiś człowiek. Kiedy wyłowili ciało z rzeki, jego matka krzyczała z rozpaczy: przejeżdżała tamtędy królowa Jadwiga. I co? Pocieszyła pewnie nieszczęsną kobietę! Słuchaj uważnie bo mnie samemu się w to głowie nie mieści, co tam się zdarzyło. Królowa wysiadła z powozu i zapytała, co się stało, a potem zdjęła płaszcz. Nakryła nim ciało wyłowionego z rzeki i zaczęła się modlić. Podobno przywróciła chłopakowi życie. I do dziś cieszy się on dobrym zdrowiem i wychwala imię swojej wybawicielki. Dziś przewodnik, oprowadzając turystów po Wawelu, zatrzymuje się przy grobie królowej i opowiada o jej życiu. Teraz jesteśmy przy grobie jednej z najważniejszych kobiet w historii Polski. To grup królowej Jadwigi, żony króla Władysława Jagieły. Ile lat miała królowa, kiedy zmarła? Królowa miała wtedy zaledwie 25 lat, miesiąc wcześniej urodziła córeczkę Elżbietę. Niestety niemowlę nie przeżyło nawet miesiące. To smutna historia. Tak, rzeczywiście to prawda. Królowa, pomimo swojego młodego wieku, bardzo troszczyła się o losy kraju. Była nie tylko, jakbyśmy to dziś powiedzieli, świetnym politykiem, ale dbała również o polską kulturę. Wszystkie pieniądze, klejnoty i szaty kazała po swojej śmierci przeznaczyć na odnowienie krakowskiego uniwersytetu. Królowa zwykła mawiać Naród bogaty to naród wykształcony. Dlatego za jej czasów Akademia Krakowska, bo tak nazywał się wówczas Uniwersytet Jagieloński, przeżyła prawdziwy rozkwit. Tu na Wawelu pewno też nie brakuje jej darów. Tak? W skarbcu katedralnym jest bogato zdobiona szata, którą biskupi zakładają w czasie ważnych uroczystości. Jest na niej wyszyty złotymi literami napis mówiący, że to dar Jadwigi. Królowa podarowała ją katedrze wawelskiej po przybyciu do Krakowa. To była rzeczywiście niezwykła osoba. Już za życia była niemal świętą. Przecież w tamtych czasach władcy częściej zajmowali się gromadzeniem dóbr niż pomocą biednym i rozwojem nauki. Zgadza się, ma pani absolutną rację. Dlatego już wkrótce po jej śmierci wielu mówiło o świętości królowej. Jednak minęło wiele, wiele lat, zanim wreszcie udało się to doprowadzić do końca. I jak zapewne wszyscy wiecie, to właśnie tu, w Krakowie, na Błoniach, 8 czerwca 1997 roku, Jan Paweł II ogłosił Jadwigę świętą. thank you